Witam moich miłych słuchaczy. Dzisiejszy temat mojej pogadanki to storczyki w rowie. To jest moje odkrycie sprzed 4 lat. Jak odkryłem storczyki w rowie? No, oczywiście pytanie jest, w jakim rowie, w jakiej miejscowości? W tej chwili tutaj kucam w rowie przy Drożnym. O, oto dowód. Droga prowadzi do Żerkowic. No nie, no tak, dużo aut jeszcze nie jechało ten. I tutaj jest rów, oczywiście on jest wykaszany, o widać częściowo, a tu na poboczu, na skarpie, no storczyki, rzadki gatunek, buławnik mieczolistny, rzadko występujący na jurze, podawany z wielu miejsc, no niestety ja nie mogę odszukać w rezerwatach w tym. Natomiast to jest moje odkrycie, tutaj znalazłem kilkadziesiąt buławników mieczolistnych, rosnących w rowie. Czy ktoś wie o tym, że tutaj są takie stanowiska? Tu po lewej stronie jest las sosnowy i to nawet no, młody las, normalny las sosnowy. Raczej nie bór. I tutaj na przestrzeni 100 metrów stwierdzam ponad 200-300 buławników mieczolistnych. Jest to nawet nie do policzenia, gdyż to jest no, rozległy teren, one w lesie występują w rozproszeniu. Tutaj na skarpie no, jest półcień, można pokazać, sfilmować. Okres kwitnienia 6 czerwca 2019 rok. Pięknie rozwija kwiaty. Gatunek rzadki, chroniony, proszę bardzo, tylko podziwiać. Teraz chciałbym przejść dalej, aby uchwycić jeszcze tam następne osobniki. Oczywiście to odkrycie zgłosiłem, napisałem artykuł pod tytułem Storczyki w rowie i ukazał się w Przyrodzie Górnego Śląska. Także, o! Oczywiście tutaj są śmieci w tym rowie, butelki, jak to zwykle bywa. I tutaj rzut kamerą na te storczyki. O, to jest rów przydrożny. To jest rów przydrożny. O, proszę. A tu storczyki. No i teraz to pięknie sfilmować. Ale jak? Może tak? Może tak? Buławnik mieczolistny w okresie kwitnienia. Tylko podziwiać. Może zrobimy jednak z drugiej strony. Tutaj jeszcze jest jeden. O, tutaj ma otwarte. Buławniki mają bardzo skryte te kwiaty. Jak to pokazać? Może tu jeszcze przeniesiemy. O, tu jest okaz. Naprawdę świadczy. Dorodny okaz świadczy o tym, że tu jest, utrzymuje się wilgoć, symbioza z grzybem glebowym. Piękne stanowisko. No i jak zwykle samochody muszą mi przeszkadzać. Tutaj u podnóża jest cała skarpa pokryta gruszyczką. Wszystkie gruszyczkowate są pod ochroną, a więc gatunek też rzadki, on kwitnie później. Tu widać ten kwitnący pęd się rozwija. A więc gruszyczki też tutaj występują w rowie. Jeszcze raz rzut na piękny kwiat. O tak. No, stanowiska tam w lesie są niezagrożone, jest ich bardzo dużo. Oceniam ponad 200 osobników tego gatunku. Tutaj w rowie, na skarpie, no też się utrzyma, dopóki nie będzie zniszczony czy przykoszony. Chociaż tam kłącza, cebulki utrzymają się dłużej. No tutaj jest o piękny rozkład liści właśnie. To chciałem też pokazać. Z tym, że ten osobnik choruje. O, a więc to jest niezwykłe w przyrodzie, że o wszystkie kwiaty zamierają na kwitnieniu. Prawdopodobnie grzyby z rodzaju
pleśni. A, i tu jest drugi, o. No coś niezwykłego. Dlaczego biedny zachorował? A tutaj tak pięknie kwitnie. No nic, jeszcze bokiem na ten piękny okaz i ostatnie ujęcie. Oj, wiatr mi przeszkadza, ciekawe. No nic, do usłyszenia.